1945 trwała dewastacja tutaj. Mimo że cmentarz formalnie funkcjonował, trwała dewastacja grobów, zwłaszcza ze szczególną chęcią dewastowano te groby, na których były napisy tą dziwną czcionką kanciastą, albo nazwiska były zbyt niemieckie, więc trwała dewastacja, która zakończona została wielką dewastacją w postaci zlikwidowania cmentarza przy pomocy spychaczy w roku 1969. Nikt się oczywiście takimi drobiazgami jak ekshumacja nie przejmował wtedy, więc po prostu przyjechały spychacze i splantowały cały teren. Niejednokrotnie, ponieważ to nie był teren tak równy jak w tej chwili jest, niejednokrotnie przy plantowaniu niewielkich wzniesień, które tutaj się znajdowały, wydobywane były na powierzchnię ludzkie szczątki w dużych ilościach, tutaj się, mówiąc obrazowo, walające. Okoliczna młodzież oczywiście bawiła się na tym cmentarzu bardzo chętnie, bo to jest przecież świetne miejsce do zabawy. Ludzkie kości służyły jako zabawki. Mówi się oczywiście o tym słynnym graniu w piłkę ludzką czaszką. No ale to zawsze pozostaje mieć nadzieję, że to jest tylko głupota. Ale był proboszcz parafii, do której należał ten fragment Gdańska, parafii Chrystusa Króla na ulicy Rogaczewskiego. To był proboszcz Kazimierz Klus, późniejszy biskup gdański, który grzmiał z ambony, że czegoś takiego robić nie wolno, że profanacja ludzkich szczątków obejmuje, znaczy powiedzmy zakaz profanacji ludzkich szczątków obejmuje każdego człowieka i nieważne, czy on był Niemcem, Polakiem czy Chińczykiem, że nie wolno czegoś takiego robić. No oczywiście pozostało to głosem wołającego na puszczy i cmentarz został przekształcony w park, ale jeżeli się Państwo przyjrzą, to układ drzew, układ tych pól zielonych między alejkami cały czas nam absolutnie pokazuje, że to po prostu jest cmentarz. A możemy być pewni tego, że pod naszymi stopami spoczywają cały czas kości mieszkańców, również mieszkańców Siedlec, bo od pewnego momentu nie było już tego podziału parafialnego, więc tutaj również mieszkańcy Siedlec znajdowali swoje ostatnie miejsce spoczynku. Tablica, która stoi na tym cmentarzu i na innych zlikwidowanych gdańskich cmentarzach, to jest wyraz takiego nieco spóźnionego zainteresowania i zadośćuczynienia za zniszczenie tych wszystkich przedwojennych cmentarzy. Na tablicy jest oczywiście charakterystyczny dla tych tablic błąd, gdzie jest napisane, że był to cmentarz pod wezwaniem świętej Barbary. Protestanckie obiekty, proszę Państwa, nie mają wezwania, one mają nazwę. To był po prostu cmentarz świętej Barbary, tak jak i kościół na Długich Ogrodach był kościołem świętej Barbary, a nie pod wezwaniem świętej Barbary. No ale to jest drobny szczegół, ważne, że jest to miejsce upamiętnione, ważne, że okoliczni mieszkańcy też wiedzą, że to był cmentarz i od wielu lat sami z siebie, od pewnego momentu zachęcani również przez taką dziwną organizację pod tytułem Akademia Żygaczy, przychodzą tutaj zapalać znicze, żeby wyrazić po prostu swój szacunek dla przeszłości i w jakiś sposób nawiązać łączność z tymi mieszkańcami okolicy, tej samej, w której sami mieszkają, łączność z tymi mieszkańcami okolicy, którzy jej historię tworzyli przed laty, a nawet przed wiekami. No a przed nami, proszę Państwa, wejście na dużą i małą Moldę, czyli schodzimy w stronę dna Doliny Potoku Siedleckiego. Chodźmy.